Przed urzędem miasta w Sieradzu stanęła nietypowa choinka ze śmieci. Świąteczne drzewko zostało zrobione z butelek PET i puszek aluminiowych. To nie przypadek, że stanęło w miejscu, gdzie jest duży ruch. Myślę, że wszystko, co zwraca uwagę i ma jakiś wymiar właśnie edukacyjny, bo powiedzmy sobie szczerze, nasza choinka nie jest, jej rolą nie jest ozdoba miasta, ozdoba tego miejsca, tylko jest właśnie, jej rolą jest rola edukacyjna, zwracanie uwagi na to, co na niej jest zawieszone, z czego ona powstała, dlaczego właśnie z opakowań. I może myślę, że liczę na to, że właśnie idąc obok takiej choinki, przechodząc, zastanowimy się, że właśnie tych opakowań w naszych śmieciach jest mnóstwo, może by warto było je segregować. Choinka ze śmieci to część projektu przygotowanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu. Ma zachęcić mieszkańców Sieradza nie tylko do segregowania śmieci, ale przede wszystkim do przemyślanych zakupów. A jeśli już mają plastikowe butelki i puszki, żeby pomyśleli, że można je przetworzyć i ponownie wykorzystać. Można je na coś przetworzyć. Jesteśmy w tej chwili w Polsce, mamy mnóstwo różnych takich zakładów, gdzie przetwarzamy zwłaszcza polietylen, właśnie butelki PET, z których ta choinka jest zbudowana, metal. Tutaj jesteśmy wyszkoleni, huty wykorzystują szkło ponownie, także pod tym względem mamy zaplecze. Jedno takie ogniwo, które jeszcze nie domaga, to jest właśnie nasza świadomość i ta przełamanie tej niechęci do segregacji. Myślę, że to takie właśnie działania, które podejmujemy, przyczynią się do tego, że tych odpadów dużo więcej wysegregujemy już w przyszłym roku. W tej chwili w Polsce segregowanych jest zaledwie 10% śmieci. W Europie segreguje się nawet 46%.